Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani moi, pozdrawiam Was bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu z Włoch. Jak wiecie, dzisiaj ksiądz biskup Adam odbywa spotkania w Rzymie, w Watykanie. Jest również na modlitwie w Bazylice Świętego Piotra. Myślę, że o ile nam się uda, jutro wieczorem będziemy mieć specjalną rozmowę z księdzem biskupem przed placem Świętego Piotra. To będzie rozmowa na pewno wieczorem, na którą myślę, że zaproszę Was, będzie możliwe to zrealizować. A ja w tej chwili znajduję się na południu Włoch, a mianowicie jestem w Graniano, ale jak wiecie, stąd jest bardzo blisko do Pompeji. Jutro będę chciał też modlić się u Matki Bożej Pompejańskiej w tych wszystkich intencjach, które macie w sercu, o które prosiliście. Szczególnie pragnę polecić chorych, cierpiących, zmarłych, którzy odeszli. Moi drodzy, tak dzisiaj przeczytałem taki werset, który właśnie wzbudza refleksję. Słowa: ci, którzy odeszli wczoraj, mieli plany na dzisiejszy poranek. Ci, którzy odeszli tego ranka, mieli plany na wieczór. Nie traktuj życia jak oczywistości. Wszystko może się zmienić w ciągu jednej sekundy. Dlatego często przebaczaj i kochaj całym swoim sercem. Nigdy nie wiesz, czy to nie jest ten ostatni raz. Moi drodzy, myślę, że ten werset powinien towarzyszyć nam każdego dnia. A dzisiaj, kiedy wspominamy świętego Franciszka z Asyżu, znalazłem tutaj grotę pomiędzy domami, piękną, gdzie u góry widzimy postać świętego Franciszka. Zobaczcie, i to spotkanie z wilkiem. Wilk, który szkodził ludziom, który czynił zło. Święty Franciszek mówi: nie czyń tego więcej. Święty Franciszek, który spotyka Jezusa. A Pan Jezus mówi mu, abyś odnowił Kościół, abyś wrócił do tego, co najpiękniejsze, aby to, co zostało zniszczone, na nowo mogło stać się piękne, na nowo mogło zacząć żyć. I myślę, że jesteśmy w takim czasie, moi drodzy. My jesteśmy wezwani przez Boga dzisiaj, tak jak święty Franciszek, aby odnawiać, aby to, co zniszczone, aby móc również i szukać właśnie tych miejsc, szukać również i ludzi, którzy gdzieś zagubili się w drodze dla Chrystusa. I święty Franciszek odnawia, wiemy, mały kościółek, Porciuncula, tam się modli, ale też święty Franciszek mówi do nas dzisiaj: odnawiajcie waszą świątynię, świątynię waszego ducha, waszego serca. Dlatego szczególnie dzisiaj polecamy się świętemu Franciszkowi z Asyżu. Ileż to razy pewnie wielu z was było w Asyżu, czy też będzie. Naprawdę, kiedy patrzy się na to miejsce tam jest właśnie to miejsce, gdzie Bóg przemawia w ciszy. I tak mówił do świętego Franciszka, że nie to bogactwo ziemskie, nie to, co masz, to wszystko możesz utracić bardzo szybko, ale liczy się twoje serce, twoja miłość, twoje oddanie. Dlatego tak bardzo, moi drodzy, dzisiaj zachęcam was i w tym dniu świętego Franciszka szczególnie proszę za wami. Jutro w Pompejach, może Pan Bóg pozwoli, że też będziemy mieć może krótką marzę, katechezę. To wszystko dzieje się tak po prostu z dnia na dzień. Musiałem tu znowu przybyć ze względu na kolejne badania, które, jak wiecie, już przechodzę od zeszłego miesiąca. I znów jestem tutaj w Graniano. Lekarze wezwali znowu, by poczynić dalsze badania. Cieszę się, że mogę być w tym Dniu Świętego Franciszka, kiedy dzisiaj również będę sprawował mszę świętą o 18:30, ale w języku włoskim. Też szczególnie o was pamiętam każdego dnia. A jutro, moi drodzy, jeszcze przejazd przez Rzym, abym mógł zabrać księdza biskupa, bo pojutrze, w czwartek 6, będziemy mieć jeszcze
mszę świętą w naszej misji katolickiego kościoła tam, katolickiego kościoła narodowego tam na północy Włoch, w Rossano Veneto. No i już w najbliższy piątek ksiądz biskup udaje się, wraca do Polski po tej pięknej wizycie. Jeszcze w czwartek będziemy mieć wspólną mszę świętą, i podczas której przyjmą namaszczenie chorych ci, którzy o to prosili. Natomiast ja w piątek już udaję się w góry do domu rekolekcyjnego, gdzie poprowadzę rekolekcje dla naszej wspólnot, dla domów modlitwy świętego Szarbela tutaj we Włoszech. Pragnę wam więc życzyć pięknego tego dnia, ale też by święty Franciszek nieustannie wspierał każdego w tym dostrzeganiu piękna, szukaniu piękna, spotkania z Bogiem. Niech błogosławieństwo Boże spocznie na was teraz. Niech to błogosławieństwo odnawia was. Niech udziela wam Bóg potrzebnych łask. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.